Zapraszam Karolinę Pawliczak. Dzień dobry Państwu. Lewica od lat walczy o podstawowe prawa dla każdego człowieka, bez względu na wiek, na płeć. Uważamy, że te prawa są niepodważalne, a państwo powinno je gwarantować. W obszarze osób, którym należy się to wsparcie, w obszarze osób, które państwo powinno wspierać, to są przede wszystkim rodzice wychowujący swoje dzieci, to są osoby z niepełnosprawnościami, a także seniorzy, którzy zasługują na bezpieczną i dobrą jesień życia. Dlatego zadbamy o to, by zorganizować 200 tysięcy nowych miejsc w żłobkach, bo dzisiaj tylko 1/4 dzieci ma dostęp do bezpłatnego żłobka, do żłobka, które gwarantuje samorząd. Nasi lewicowi samorządowcy już to robią. Zorganizujemy to razem ze współpracą z samorządami. Damy tą pozytywną energię dla całego kraju. To jest niezwykle ważne, niezwykle istotne. Uważamy, że państwo powinno również wspierać rodziców, tych rodziców, którzy dzisiaj są w najtrudniejszej sytuacji, wychowujący swoje dzieci, samotnych rodziców, rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, a także rodziców dzieci będących w rehabilitacji. Podwyższymy wszystkie świadczenia i te świadczenia powinny być co roku waloryzowane. Na zachodzie Europy osoby z niepełnosprawnościami mają szansę na godne i dobre życie. Nie widzę powodu, dlaczego w naszym kraju te osoby nie mogłyby tak żyć. Każdy zasługuje na szacunek. Pomoc i wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami, godne wsparcie, opieka wytchnieniowa, mieszkania wspomagane, mieszkania chronione, asystent dla każdej osoby z niepełnosprawnością. To może się wydarzyć. Zrobimy to lepiej. Tym osobom należy się godność i godne życie. I chcemy, by tak było. I kolejna kluczowa sprawa. Pomoc i wsparcie dla seniorów, którzy zasługują na godne życie i na dobrą, bezpieczną jesień życia. Zapewnimy dla każdego seniora bezpieczny pakiet, zdrowy pakiet seniora. Pulsoksymetr, glukometr, ciśnieniomierz. Wszystko to na własność i bezpłatnie. Dla wsparcia naszych szanownych seniorów, bo dzisiaj, szanowni państwo, seniorzy czekają od 18 do 28 miesięcy za miejscem w sanatorium. Ta profilaktyka i rehabilitacja dla osób najstarszych jest niezwykle ważna. Skrócimy ten czas do 1 miesiąca. Te osoby nie mogą czekać, nie mają na to czasu. Dlaczego mają czekać? Wespół z samorządami, wespół z Narodowym Funduszem Zdrowia, wespół z jednostkami, które za to odpowiadają, skrócimy ten czas. Poza wsparciem fizycznym, poza zdrowiem fizycznym, niezwykle ważne jest również zdrowie psychiczne. Blisko 1/4 osób powyżej 75 roku dzisiaj żyje samotnie, są skazani na samotność. A blisko połowa osób powyżej 85 roku życia ma stany depresyjne. Dlatego stworzymy dużą, wielką, kompleksową sieć w naszej Polsce dziennych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej, bo te osoby zasługują na szacunek i na godną jesień życia. Kiedy byłam wiceprezydentem w moim rodzinnym mieście, stworzyliśmy kilka lat temu pionierski projekt sfinansowany z funduszów Unii Europejskiej w zakresie dziennych domów pomocy. Kiedy ogłosiliśmy nabór, drodzy państwo, w ciągu 1 godziny
zapełniło się te kilkadziesiąt miejsc. Takie są dzisiaj potrzeby. Takie są potrzeby poza wielkimi aglomeracjami, poza wielkimi miastami, bo musimy pamiętać o małych miasteczkach, powiatach, gminach i wsiach, bo tam też żyją ludzie, którzy potrzebują pomocy. Nasi seniorzy. I w zakresie dziennej pomocy społecznej ta pomoc jest niezwykle istotna i niezwykle ważna. To jest nasza recepta na przeorganizowanie całej polityki społecznej, bo to potrzeba zrobić. Od lat polityka jest zastana w jednym miejscu i nie może tak trwać. Chcemy to zrobić. Chcemy dać wsparcie osobom najstarszym. Chcemy przeorganizować całą pomoc społeczną od malucha do seniora, od żłobka do dziennego domu pomocy społecznej. To nasza recepta. Zrobimy to, bo takiej Polski chcemy i ja też chcę takiej Polski.